Nie, nie wysoki sąsiad. Od interesu publicznego. Dzięki takim ludziom jak tutaj represjonowanym sąd ma orła w koronie, a nie wronę. I winniśmy dbać o rzetelność, uczciwość procesu. Nie może być tak. Jaki interes społeczny? Że leży. Ile razy był chory? Nie przeszkadza mu dochodzić parę dni temu z siatką po badarze. Nie przeszkadza mu samolotem latać na Wyspy Kanaryjskie na odpoczynek. A do sądu nie jest w stanie przyjść? Jakim prawem? Chcemy widzieć twarz. Niech powie, dlaczego zamordowano Przemyka. Dlaczego wydał rozkaz na wujku strzelania i mordowania? Jak to zbrodniarzy stanu wojennego w Polsce po tylu latach żaden sąd nie jest w stanie rozliczyć? Nie może tak być. No. Sąd jest bezradny? No. Wysoki sądzie, nazywam się Janusz Patyga, mieszkam w Łodzi, sprinterów 7, mieszkania w Stowicy. To jest zdrada interesów Polski, po prostu. To jest hańba. To jest w ogóle będziecie rozliczeni za to wszystko. Nie będzie drugiego okrągłego stołu. Nie będzie drugiego okrągłego stołu. Rozliczymy was. Na Białą! Na Białoruś! Sędzia rzuciła tortem? Nie są oni chorzy. Wiadomo, o co chodzi. Przecież wszystko z tego nie minie.